Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Cześć! W dzisiejszej audycji porozmawiamy o różnorodnej i tajemniczej Etiopii. Moim gościem jest dzisiaj... Oskar Kubrak. Cześć. Miło. Powiedz mi, z Etiopii wróciłeś 2-3 dni temu? Dokładnie w niedzielę wieczorem. Także temat jak najbardziej świeży. No wciąż świeży, ponieważ już za kilka dni znowu tam lecę. O, w takim razie... Dlaczego Etiopia? Etiopia tak naprawdę był, można powiedzieć, że jest to taki jeden z najważniejszych krajów Afryki, które trzeba odwiedzić. Ale to nie ze względu na zwierzęta, ale ze względu przede wszystkim na różnorodność. Ponieważ często jak się myśli o Afryce, myśli się o zwierzętach, myśli się o słoniach, o żyrafach. Natomiast tam w Etiopii no, czegoś takiego za bardzo nie doświadczymy. Takich zwierząt jest mało. Natomiast jest dużo innych ciekawszych elementów. Przede wszystkim... Etiopia jest to kraj chrześcijański. Trzeci kraj na świecie, który przyjął chrześcijaństwo. Należy do tak zwanej Wielkiej Trójki, poza Armenią i Gruzją, bo to pierwsze dwa kraje, trzeci kraj to Etiopia. Ponadto mamy niesamowitą barwę kulturową i niesamowitą barwę plemion, które się tam znajdują. Mamy ponad 70 plemion na terenie całej Afryki i na terenie całej Etiopii. Przez co, jadąc w każde miejsce, widzimy tą różnorodność, widzimy tą barwę, widzimy ten koloryt samych ludzi, samych tradycji, samych kultur, zwyczajów. Wiele tak naprawdę można powiedzieć o Etiopii, no ale tak naprawdę sądzę, że przez godzinę nad audycji jeszcze troszkę mi się uda poopowiadać. Czyli przede wszystkim Etiopię charakteryzuje słowo różnorodność. Można tak powiedzieć. Różnorodność i kolor zielony. To są takie dwa najważniejsze słowa, którymi mógłbym opisać samą Etiopię. Rozmawialiśmy, a raczej pisaliśmy o mylnym wrażeniu Etiopii. Jak postrzegany jest ten kraj? Ja pracuję w tym momencie głównie jako pilot wycieczek, więc mam na co dzień, można powiedzieć, styczność z osobami, które pierwszy raz przyjeżdżają do danego kraju, ewentualnie drugi raz, ale to już jest naprawdę rzadkość. I często oni, można powiedzieć, są delikatnie rozczarowani tym, co widzą, ponieważ zupełnie inaczej spodziewali się zobaczyć Etiopię. Spodziewali się kraju tak naprawdę pełnego biedy, pełnego zacofania, pełnego pustyń, półpustyń, a w rzeczywistości widzą kraj bardzo zielony. Głównie Etiopia to są tereny powyżej 2000 metrów nad poziom morza, gdzie naprawdę wszędzie dookoła jest zielono, co między innymi również widać w samej fladze Etiopii. To jest zielony, czerwony i żółty. Zielony to jest między innymi właśnie symbolika tego kolorytu, tej barwy drzew i roślinności, która tam żyje. Więc można też stwierdzić, że Etiopia jest to kraj wielu takich kontrastów. Zgadza się. Społecznych i kulturowych, przede wszystkim kulturowych. Tak jak wspominałem o dużej ilości plemion, dużej ilości ludów. Każdy z tych ludów jest troszeczkę inny. Charakteryzuje się innymi zwyczajami, charakteryzuje się innym językiem. W Etiopii w tym momencie mamy zarejestrowanych i praktycznie funkcjonujących 77 języków. Oczywiście mamy, powiedzmy, taki jeden język dominujący, jest to język amharski. Z plemiona Amharów, czyli tego królewskiego rodu, można powiedzieć, samej Etiopii. Natomiast jest to język urzędowy, ale według konstytucji każdy lud może używać i może się uczyć w szkole również swojego języka ludowego. A w takim razie, jakie są wyznania w Etiopii? Jeśli chodzi o wyznania, to już o wyznaniach można powiedzieć no, całkiem sporo, bo ze względu na to, że sami Etiopczycy jest to taki kraj mocno, mocno wierzący. Można powiedzieć, że praktycznie wszystko od zarania dziejów wiąże się z religią. Tutaj można powiedzieć o takiej różnorodności wyznań, bo mówi się, że północ, ogólnie takim rozróżnikiem, jeśli chodzi o północ,
północ, południe, wschód, jest Addis Abeba. Addis Abeba, czyli stolica, znajduje się w samym środku. Jak pojedziemy na północ, wjeżdżamy na tereny wyżyny abisyńskiej i tam mamy głównie chrześcijaństwo. Jadąc na południe, wjeżdżamy na tereny rowu afrykańskiego, wielkiego rowu afrykańskiego, jedziemy dalej, tam już mamy i islam, ale jak pojedziemy jeszcze na dół, tam w kierunku Doliny Rzeki Omo, tam już mamy na przykład wyznania takie tradycyjne, animistyczne, wręcz bym powiedział. Czyli mamy wróżki, mamy szamanów, którzy wróżą na przykład z wnętrzności kur, mamy szamanów, którzy na przykład wywołują deszcz swoim tańcem. Natomiast jadąc na wschód, no w tym momencie sytuacja się troszkę zaogniła w ostatnich dniach, jeśli chodzi o wschód. Natomiast wschód jest w dużej mierze muzułmański. Tam mamy przede wszystkim Legion Oromo. Ponad 50% osób z Legionu Oromo to muzułmanie. Mamy również Afarów. Afarowie to jest prawie w 100% muzułmanie, no i plemię Somali. To też są muzułmanie. No ale ponadto jeszcze mamy Felaszy. Mamy również wyznawców bahaizmu w tamtym regionie, no i w bardzo malutkim procencie oczywiście Rastafarię. Ciekawostką jest to, gdybyśmy pojechali na północ, tam również mamy muzułmanów w mniejszej części, ale co ciekawe, mamy taki jeden lud, który się nazywa Wollo. Jest to lud, który między innymi w 1984 to był teren dotknięty tym wielkim głodem, tym słynny, który obiegł cały świat, i Michael Jackson pomagał, i Elton John pomagał, Leon Richie robili naprawdę fajne akcje, ale tam właśnie w tym regionie i muzułmanie, i chrześcijanie żyją razem. Można być zarówno tam, w tym regionie, i muzułmaninem, i chrześcijaninem. Modlą się zarówno do Allaha, jak i modlą się do Chrystusa. Więc i tak naprawdę dzieci żyją wspólnie, nikt nie widzi z tym większego problemu, ze względu na to, że to jest tylko religia, ale aż religia. Chodzi o to, że oni sami rozumieją, akurat jeśli chodzi o ten region, że mamy wspólnego Boga, ale oni nazywają go w ten sposób, a my go nazywamy w ten sposób. No i okazuje się, że tak naprawdę można żyć w spokoju, w ciszy i w równowadze. Świetne podejście, które mogłoby zakończyć wojnę religijną. Oczywiście, a tak na tych wojen niestety coraz więcej. Jest tu takich kilka smaczków, jeśli chodzi o sam Kościół. O wierze chrześcijańskiej można naprawdę mówić godzinami. Natomiast tutaj postaram się wypunktować takie najciekawsze rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że w Etiopii wszystko, każdy jeden element ma swoją symbolikę, ma swoje znaczenie. Nic nie pojawiło się tam bez znaczenia. Wszystko, co widzimy, ma swoją ukrytą symbolikę. I teraz najprostszym przykładem. Mamy taki trójpodział kościoła etiopskiego. On się dzieli na takie trzy części. Na taką część uwielbieniową, można powiedzieć taką muzyczną, na część społeczną i na część najświętszą ze świętych. I w tej części uwielbieniowej wygląda to w ten sposób, że mamy takie, można powiedzieć, grzechotki, takie dzwoneczki, to się nazywa ładnie sistrum, i mamy bębny. I jeśli chodzi na przykład o symbolikę bębna, bęben ma szerszy i węższy bęben. Szerszy oznacza Nowy Testament, węższy Stary Testament. Bęben dookoła jest powleczony czerwoną szatą, która oznacza na przykład krew Chrystusa. Natomiast pomiędzy bębnami mamy rzemienie i rzemienie oznaczają blizny Chrystusa, które miał po biczowaniu. Więc wszystko, każdy kolor, każdy element ma swoją symbolikę. Druga część, ta część społeczna samego kościoła etiopskiego, to jest miejsce dla ludzi, gdzie oni siedzą, modlą się. Natomiast trzecia część, ta najświętsza ze świętych, to jest część ukryta i tam mają dostęp tylko i wyłącznie osoby, które albo przyjmują Eucharystię, albo mnisi. Ponadto sam, jeśli chodzi o symbolikę, to też powiem ciekawą rzecz. Jadąc do Etiopii i
podchodzą do jakiegokolwiek kościoła, często widzimy na samym szczycie takie formy jajek, albo rzeźby, albo same, albo same jajka, można powiedzieć, takiej formy, formie okrągłej. Jest to, to jest dość ciekawa symbolika, ponieważ to symbolizuje jajko strusia. Dlaczego? Ponieważ jak struś zniesie jajko, on cały czas na to jajko patrzy. Nie spuszcza go z oku, z oczu. I Etiopczycy również chcą, żeby Bóg cały czas nad nimi czuwał, tak samo jak struś czuwa nad swoimi jajkami. Dlatego na szczycie kościoła często ustawiają właśnie takie formy jajek strusi. Wyznawcy kościoła te wahedo to są ludzie naprawdę głębokiej wiary, skoro potrafią... Jak najbardziej. Oni bardzo wierzą. I to jest, można powiedzieć, widoczne na każdym kroku. Oni potrafią się modlić naprawdę bardzo często, wyjątkowo dbają o swój kościół i wyjątkowo dbają o czystość samego miejsca. Powiedzmy takim najprostszym przykładem, często wchodząc do kościoła w Etiopii, często pyta się mnie ksiądz albo kapłan, mnich najczęściej, na osobności, czy ja zapytałem się turystów, czy oni są godni, żeby wejść do kościoła. Chodzi przede wszystkim o takie dwie podstawowe zasady. Do kościoła nie może wejść pani, która ma miesiączkę, ewentualnie nie może wejść jakakolwiek osoba, która w przeciągu ostatnich 48 godzin na przykład uprawiała seks. Jest to osoba nieczysta i ona nie ma prawa wejścia do kościoła. Często mnisi się mnie pytają, ja ze względu na dobro tak naprawdę samego kościoła i żeby utrzymywać tak naprawdę samą kulturę wiary, oczywiście często się pytam turystów, natomiast już przy kolejnych kościołach, jak zwiedzamy tego samego dnia, to już znam odpowiedź, bo podejrzewam, że nic się nie zmienia w autokarze. Ponadto zawsze w każdym kościele jest przechowywana replika Arki Przymierza i w każdym kościele tak jest. Przez wiele lat ona zmieniała miejsca. Ona była na wyspach na jeziorze Ziłaj. Ona była w różnych jaskiniach w górach. Ona się znajdowała poukrywana w różnych zakamarkach, można powiedzieć, Etiopii, gdzie tylko mnisi wiedzą, gdzie są takie skrytki. Aż w końcu postanowiono, że dostarczą tą Arkę Przymierza w oryginale do samego Aksum. I oni przynosili tak naprawdę samą tą Arkę Przymierza w celach bezpieczeństwa. I w pewnym momencie właśnie umieścili ją w Aksum, w kościele Matki Boskiej nad Syjonem. To jest bardzo malutki kościółek. Takich, można powiedzieć, takiego miniaturowego formatu. Otoczony z każdej strony jest wysokim płotem z drutem kolczastym. Pilnuje go wojsko, pilnują go mnisi. Tylko jeden człowiek na świecie ma szansę doglądać i obserwować samą Arkę Przymierza i jest wybierany z pokolenia na pokolenie. I tylko jedna osoba, jeden mnich, tak zwany stróż Arki, może cały czas doglądać jej w całym tym kościele. On z tego kościoła też się nie rusza dalej. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z samą Arką, wiele osób było bardzo ciekawych, czy ta Arka faktycznie tam istnieje. Między innymi Haile Selassie, do tego stopnia, że Haile Selassie zatrudniał wyspecjalizowanych włamywaczy, wyspecjalizowanych złodziei po to, żeby dostali się do kościoła Matki Boskiej nad Syjonem, zeszli na dół, ponieważ tam trzeba zejść 3 poziomy i zrobili zdjęcia samej Arki Przymierza. Finalnie stało się tak, wielu złapano, jeden dał radę. I wyglądało to w ten sposób, że on zbiegł do pierwszego poziomu, przebiegł cały pierwszy poziom, zbiegł do drugiego i w pewnym momencie się zatrzymał. I wtedy on by dał radę spokojnie dobiec do tego trzeciego poziomu, ale się zatrzymał. Złapali go i potem podczas wywiadu powiedział coś takiego, że nie był w stanie zrobić kroku do przodu. Nie był w stanie ruszyć ręką. Nie był w stanie się poruszyć. Powiedział, że jakby niewidzialna siła trzymała go i nie pozwalała mu zrobić kroku do przodu. Bardzo ładną kwestią jest również to, co powiedział sam były
sam był patriarcha Etiopii, czyli ortodoksyjnego kościoła prawosławnego Tewahedo. Arcybiskup Paulos i arcybiskup Paulos podczas wywiadu z BBC został zapytany dokładnie o to samo. Czy wy wierzycie w to, że Arka Przymierza faktycznie jest w Aksum? I jeżeli wierzycie, dlaczego jej nie pokażecie światu? A on powiedział bardzo prosto. To Etiopczycy wierzą w to i jeśli Etiopczycy wierzą, oni nie muszą jej widzieć, ponieważ oni wierzą w to. Natomiast wy, Europejczycy, wy nie wierzycie i wy ją chcecie zobaczyć. To jest wasz problem, a nie nasz. My jej nie pokażemy. Tylko jedna osoba na świecie może oglądać samą Arkę Przymierza. No i piękne słowa. Etiopczycy, jak już się dowiedzieliśmy, są bardzo religijnymi i wierzącymi ludźmi. Jak wygląda cała ich mentalność? Jeśli chodzi o mentalność, to oni próbują utrzymać to, co jest w ich wierze. Natomiast łączą to tak naprawdę z taką swoją przyjaźnią, z takim delikatnym zaciekawieniem, ale również z tym, co oni mają już delikatnie we krwi. A co mają delikatnie we krwi? Chodzi przede wszystkim o to, że kiedy my przyjeżdżamy, kiedy biały człowiek przyjeżdża na ich tereny, przede wszystkim jesteśmy nazywani farangi, czyli w języku amharskim jest to turysta, jest to obcokrajowiec. Dlatego przyjeżdżając mamy, często słyszymy farangi, farangi, a za słowem farangi albo się kryje słowo albo money, albo pen, albo carmello, czyli cukierek. Po prostu oni podchodząc rozmawiają, ale przy okazji też podczas tej rozmowy próbują na przykład zrobić jakiś swój własny biznes albo poprosić o coś, o jakiś gift albo jakiś prezent właśnie, albo pieniądze, albo długopis. Natomiast znam naprawdę wielu Etiopczyków, którzy są tacy bezinteresowni, którzy są uczciwi, którzy chcą współpracować i mają naprawdę, można powiedzieć, taki łeb na karku. Więc mimo wszystko, że tego takiego społeczeństwa, bo to jest w każdym kraju afrykańskim, jak pojedziemy gdziekolwiek, jest bardzo podobnie. Też w Etiopii. Natomiast w Etiopii oni są na tyle otwarci, oni lgną tak naprawdę do drugiego człowieka. Pytają się, rozmawiają. Ale zawsze za tym troszeczkę idzie taka kwestia pieniędzy, taka kwestia z biznesu i tego, co ktoś może mieć dla nich. A jak żyją mieszkańcy Etiopii? Mówiliśmy, że jest to kraj kontrastów, że ludzie żyją na naprawdę wysokim poziomie, ale też w wielu częściach kraju panuje po prostu bieda. Panuje, to jest prawda. Głównie to normalne życie dotyka małego procentu. Mamy albo bardzo bogatych ludzi, albo to społeczeństwo jest biedne. Jest bardzo mały procent takiej, można powiedzieć, warstwy średniej. Jeśli chodzi o tą warstwę średnią i tą warstwę bogatą, warstwę społeczną, czy grupę społeczną, no to przede wszystkim są to miasta. Natomiast też, tak jak już wspominałem, 80% społeczeństwa żyje z roli. Ze względu na to, że Etiopia ma bardzo dobre gleby, między innymi czarnoziemy, czerwonoziemy, one są bardzo żyzne i tam naprawdę bardzo dużo rzeczy rośnie, jest to, można powiedzieć, raj dla uprawiania roli. Dlatego większość społeczeństwa żyje po prostu na wsiach. Dziękuję ci bardzo, Oskarze. Dzięki wielkie.